coś o sobie. Krótko mówiąc, trochę trudno się mówi o sobie. Gdy powiem, że marzyciel kosmiczny, to niewiele Państwu mówi, dlatego mała dygresja o swojej osobie, chociaż nie jest to łatwo mówić. Miałem lat 9, kiedy dostałem na Mikołaja książkę, wtedy trochę zakazaną, Dywizją 303. Przeczytałem chyba z 5 razy tą książkę, postanowiłem, zostanę pilotem. Podobało mi się latanie. No, lata leciały. W 57 roku, jak starsi pamiętają, a młodsi może z historii wiedzą, poleciał pierwszy Sputnik 1, to jest ta siła rakieta, później ją poznamy. No i oczywiście mój gust lotniczy, znajomi czy rodzina znała na tyle, że dostałem książkę Zdobywany Księżyc. To było tłumaczenie, wydanie z 57 roku, amerykańsko-angielskie tłumaczenie. Wizja bardzo mniej naukowa, bardziej popularna, podróży na Księżyc, bardzo ciekawe obrazki. Wtedy przeformowałem się troszkę, mówię, no pilotem można być, ale a może by pomyśleć o podróżach. I zaczęło mi się marzyć zostać astronautą. Oczywiście to była utopia absolutna, no ale zacząłem interesować się coraz bardziej rakietami. One w miarę mojego dojrzewania tak samo dojrzewały, śledziłem to w prasie bieżącej. No, doszedłem do klasy prawie maturalnej. Mówię, trzeba zacząć coś myśleć o swoim lataniu, czyli najpierw przez szkolenie lotnicze. Pierwsza pułapka, w jaką wpadłem, to było to, że na badaniach lotniczo-lekarskich lekarze powiedzieli, że ja się nie bardzo nadaję na pilota. Wobec tego, no trudno, rodziców pokonałem, nawet się zgodzili na moje latanie, ale lekarze powiedzieli stop. No i postanowiłem zostać naziemnym pilotem, czyli modelarzem. I tak to mi zostało od tamtych czasów do dziś. Co ja z tego uzyskałem? No, śmiem się pochwalić, że jestem jedynym podczaninem, który był na przykład na Florydzie w Centrum Lotów Kosmicznych i przeżył start wahadłowca w 1992 roku. Za sprawą zawodów modelarskich, które były w tym czasie na Florydzie. Minęło parę lat, myślałem, że to już szczyt marzeń osiągnięty. Przyszedł rok 2006, kolejne Mistrzostwa Świata, tym razem w Bajkonurze, czyli w kosmodromie rosyjskim. Tam, gdzie startował Sputnik, tam, gdzie startował Wostok i pierwszy kosmonauta. Tam już mogłem mieć satysfakcję, że płot sam było 4. Tu obecny jeden jest z kolegów, wstań, pokaż się Grzesiu. To jest srebrny medalista juniorów Mistrzostw Świata modeli kosmicznych. Spółdzielczy Dom Kultury o tyle ma związki ścisłe z modelarstwem i rakietami, że tu od 30 lat istnieje modelarnia lotnicza ze specjalnością rakietową. Tu wyrosło dzięki uprzejmości finansom w spółdzielni mieszkaniowej 29 mistrzów Polski modeli kosmicznych i 14 medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Tak, proszę Państwa, to mało kto wie, że w Polsku są mistrzowie świata, że są zdobywcy Pucharu Świata, a to wszystko za sprawą tej malutkiej pracowni, która tu była kiedyś na górze, teraz na dole. Czyli w ten oto sposób sam zostałem niejako, marzenia mi się spełniły, bo sam zostałem, że tak powiem, naziemnym kosmonautą. Udało mi się zarażać i udaje mi się zarażać młodych i taki ma sens to moje wystąpienie, że nie wystarczy się biernie interesować, ale warto po prostu czasami zająć się astronautyką, rakietami i nawet z tego mieć przeżycia, satysfakcję. Nie ma okazji możliwej w tej chwili jeszcze dla turystów, żeby polecieć do Bajkonuru, być tam, gdzie wchodzili kosmonauci, gdzie się przygotowywali, być na hali montażowych potężnych rakiet, być pod stanowiskiem startowym, skąd startował pierwszy kosmonauta świata, ale i następni. Po prostu to robi wrażenie. No niestety nie przeżyliśmy startu radzieckiej rakiety. Poleciała dwa dni wcześniej, zanim tam dobiliśmy, ale to już pech nasz był.
Tyle może na temat mojej osoby i naszej działalności po SDK-u. Mówię o tym dlatego, że szczególnie emocjonalnie podszedłem do konkursu Międzynarodowej Federacji Lotniczej, jaki ogłoszono na rok bieżący, 50-lecia lotów załogowych. Znałem astronautykę z dokonań technicznych, znałem z zawodów modelarskich. Warto było zaproponować Państwu i zorientować się na bazie prac młodych autorów, jaka jest prawdziwa wyobraźnia Was, najmłodsi kochani koledzy i koleżanki, bo koleżanki tu przewagę mają rzeczywiście, jak Wasza wyobraźnia pozwoli na papierze pokazać kosmos, wszechświat, człowieka, rakietę. I to było celem naszego konkursu, czyli za wszelką cenę popularyzacja dokonań ludzkości, bo musimy sobie zdawać sprawę, że ten 12 kwietnia 1961, czyli dzień, w którym agencja moskiewska zakomunikowała światu, że już pierwszy kosmonauta Jurij Gagarin jest na orbicie ziemskiej jako pierwszy człowiek na świecie, odbiła się bardzo szerokim echem, wszystkie rozgłośnie radiowe, bo uzmysłowić sobie musimy, że wtedy internetu, telewizorów, komputerów nie było. Czyli droga radiowa była podstawowym oknem na świat. Wszystkie rozgłośnie zamilkły, podały ten komunikat, że pomyślnie znalazł się na orbicie Jurij Gagarin. Później zaczęła się już lawina, loty jednoosobowe, dwuosobowe. Do tego wrócimy po uroczystości wręczenia nagród, gdzie będę chciał Państwa tu oprowadzić po tej skromnej wystawce historii podboju kosmosu. W każdym razie musimy sobie zdawać sprawę jedną, że człowiek nie był pierwszym pasażerem rakiety. Zaczynało, może śmiesznie to zabrzmi, ale pierwszym pasażerem żywym nie była, nie Piesłajka, bo wszyscy mówią Piesłajka, mampa amerykańska, jak mówię, prawda. Muszki owocowe rakietą V2 w 1947 roku już poleciały. Może dziwnie to zabrzmi. Później była seria szczurów, seria małpek. Francuzi próbowali i skutecznie po części wysłać w kosmos trzy kotki, pojedyncze loty z kotami na załodze, jako załogantami. No, mówimy o Psiełajce. Musimy sobie zdawać sprawę, że takich psów Rosjanie ekspediowali, przynajmniej do tylu się przyznają, około 50, czyli co najmniej 25 lotów załogowych z pieskami. Amerykanie cały ogród zoologiczny prawie wysłali na orbitę. Musimy sobie zdawać sprawę, że większość tych zwierząt, przynajmniej w pierwszej fazie, wracała nieżywych. No. Człowiek sobie nie zdawał sprawy, jakie niespodzianki, jakie niebezpieczeństwa grożą, chociażby żeby pokonać przyciąganie ziemskie, chociażby żeby wylądować bezpiecznie, przeżyć szok drgania, hałas rakiety, bo to jest niesamowity dźwięk, później oddychać. Powiem, że zwierzęta latają do dziś dnia. I to nie po to, żeby sprawdzić, żeby się przeleciały tak jak w tych pierwszych lotach, czy przeżyje. Różne eksperymenty biologiczne. Cała działka medycyny i biologii kosmicznej się musiała rozwinąć tak, żeby w miarę zabezpieczyć człowieka i bezpieczeństwo. Ja dziś twierdzę, że Jurij Gagarin był wielkim bohaterem, ale z drugiej strony to był poker absolutny. Pośpiech, jaki towarzyszył rywalizacji amerykańsko-rosyjskiej, spowodował, że ten człowiek poleciał, inżynierowie go wysłali, ale praktycznie w swoim statku nic nie wykonywał. Stacja, cały jego pojazd był sterowany z ziemi. Dzisiaj się nawet dowiedzieliśmy ze źródeł już oficjalnych, że nawet lądowanie było tak naprawdę awaryjne, czyli nie wylądował w tej półce, w której był w rakiecie, tylko wylądował tak jak ratowniczo skaczą piloci z fotelem wyrzucanym z obiektu. Czyli to są tym bardziej, że o ile polityka amerykańska była, że zapowiadane są loty
uprzedzane. Dzisiaj możemy sięgnąć do internetu i rozkład jazdy lotów kosmicznych bez niczego znaczy. A Rosjanie robili to w wielkiej tajemnicy. Ja byłem zdziwiony, że Bajkonurze dano nam zrobić zdjęcie przy prawdziwej rakiecie. No. To było nie do pomyślenia. 40-50 lat temu na pewno tam się mysz nie prześlizgnęła do Bajkonuru i nikt nawet z mediów zagranicznych, nikt tam nie, poza zaufanymi mógł trafić.